Angelika przeżywała bardzo realny stan strachu przed czystym kątem, mimo że nie była ani pisarką, ani dziennikarką. Jutro zaczynała nowe życie i nową pracę z zakwaterowaniem. Pracodawcą jest bogaty, potężny biznesmen, który najwyraźniej nie wie, jak rozliczyć swój kapitał. Bez zbędnych wstępów przez telefon od razu postawił jej warunki. Potrzebuję opiekunki z wykształceniem psychoterapeutycznym, która będzie w pobliżu mojej córki 24 godziny dziennie. Mam dobrze urządzony wiejski dom z doskonałymi warunkami do życia. Będziesz miał zapewniony pełen komfort, ale przez 3-miesięczny okres próbny nie dostaniesz ani jednego dnia wolnego. Hojna pensja zrekompensuje ci te tymczasowe niedogodności. Mężczyzna, który nazywał siebie Arnoldem, podał jej tak wysoką stawkę, że Angelika zwiotczała. Jej miesięczny dochód wynosiłby równowartość jej rocznych zarobków w szpitalu ze wszystkimi premiami i dodatkami. Ustalili, że za 3 dni rozpocznie swoje obowiązki. W tym czasie zbierze wszystkie potrzebne rzeczy osobiste i wybierze niezbędne urządzenia medyczne do sesji pacjenta. Następnie zostanie upoważniona do sporządzenia listy wszystkiego, czego może potrzebować do pracy. Samochód przyjedzie pod wejście dokładnie o godzinie 18 rano. Kierowca nazywa się Bożimir. Wyślij mi swój adres domowy na ten numer. Arnold wymówił te słowa ostro i wyraźnie. Angelika pomyślała nawet, że każda minuta tego człowieka najwyraźniej jest warta i srebro, i złoto. Zbyt służbowo, ale to nawet jej sprzyjało. Kwaśny i papkowaty w przemówieniach, których nie szanowała. O ludziach sądziła po czynach, nie po ich słodkich słówkach. Mocno wiedziała w swoich 26 lat, że czas stawia wszystko na swoim miejscu i odciska piętno na charakterach. Kto ile jest wart? Oto ona sama, Angelika, psychoterapeutka z czerwonym dyplomem. Piękność i duma wydziału, nadzieja wydziału. W szkole wszystkie lekkie w charakterze dziewczyny, na dyskotekach i w barach w liceum trzepała, a ona uczyła. Miejsce na Uniwersytecie Medycznym z budżetem częściowo gwarantował tylko złoty medal. Wsparciem powinny być świetnie zdane egzaminy końcowe. W rodzinie Tobiasza, hydraulika i jego żony Ludy, sprzedawczyni w sklepie, nie było pieniędzy na poważną edukację. Nie, nie. Jej rodzice nie byli zmarginalizowani. Jej ojciec pił nawet tylko w święta, nie narzekał na ten zły nauk. Nie przepijał też każdej wypłaty z kolegami. Pochodził z odległej, opuszczonej wioski i trafił do miasta, gdy sprytni przedsiębiorcy wykupili całe rolnictwo w jego małej ojczyźnie na rzecz Królestwa Rolniczego, czegoś w rodzaju holdingu z zakładami przetwórstwa mlecznego i mięsnego nowego formatu, z liniami technologicznymi najbardziej innowacyjnego rodzaju. Tobiasz został zaproszony do pracy, ale miał żal do nowych właścicieli, że prawie wykorzeniono pogost na obrzeżach, gdzie pochowano rodziców jego i jego żony Ludmiły. Że wieś została zrównana z ziemią, obrócona w popiół, ruiny. Archeologiczny pomnik ich dawnego życia. Ludność w ich wiosce w końcu się upijała. Nie było pracy. Wszyscy masowo wyjeżdżali do miasta. Tylko ona i Luda trzymali się swojej chaty. Ale i oni się poddali. Angelika miała wtedy 14 lat. Została więc mieszczką. Za pieniądze ze sprzedaży ziemi i domu kupili dwupokojowe mieszkanie w mieście. 5-piętrowy budynek z czerwonej cegły był solidny, wytrzyma długo. Tobiasz został zatrudniony w fabryce z otwartymi ramionami. Pensja była niewielka, ale rodzina wiązała koniec z końcem. Ludmiła szybko zaprzyjaźniła się z sąsiadami. Od nich dowiedziała się, że jest miejsce w piekarni. Stary sprzedawca właśnie poszedł na zasłużony urlop. Pracujący Luda został dobrze przyjęty. Nie obraził się. Szczęście skończyło się z dnia na dzień. Tobiasz przyjechał po żonę z piekarni starym samochodem. Niezdarnie wjechał furgonetką z pieczywem na podwórko, niezdarnie zawrócił. Uderzył w inny samochód, nawet się nie zorientował, co się stało. Los. Kierowca i pasażer zginęli na miejscu. Miejskie życie Angeliki zaczęło się jako sieroty. Angelika chętnie chodziła do szkoły. Książki o relacjach międzyludzkich pochłaniała w jedną noc. Interesowało ją więc, kto i jak zachowa się, gdy bohaterowie będą mieli podkulone ogony. W patowej sytuacji rzucić się z całą odwagą, zanim wybór postawi na swoim, w sierocińcu, do którego trafiła po tragedii. Początkowo chichotał, ale potem sublimowane na studia, nie myśleć, nie pamiętać przedwcześnie zmarłych bliskich.
pół roku później pod opiekę wzięli ją rodzice zastępczy, ale ciepłe i serdeczne relacje z nimi nigdy się nie narodziły. Przeprowadziła się do ich starego mieszkania, a nie do sierocińca, gdzie każdy marzył o rodzinie i rodzicach nawet w młodym wieku. Ale ona marzyła o dorastaniu i życiu w samotności. Naiwna, wzruszająca młoda Angelika starała się oceniać zachowania ludzi, zgadywać kto i jak się zaprezentuje, biorąc pod uwagę ich temperament i charakter. Taki domorosły psycholog. A jeszcze bardziej lubiła myśleć o tym, że człowieka można złamać, zmienić linię jego postępowania, przekonać. W klasie 10 Angelika zniknęła w bibliotece naukowej, gdzie czytała Freuda, Juna i innych autorów. Koleżanki z klasy nie znały ich nazwisk, a ona topiła się w swoich nowych odkryciach. Cierpiała z powodu swojego złotego medalu w szkole, siedząc całymi dniami i nocami nad podręcznikami. Jej zasługi nie obejmowały prezentów i hołdów DLA nauczycieli. Nie było komu płacić. Utalentowana uczennica wysokie oceny dostawała szczerze i hojnie. Rówieśnicy szalonej dziewczyny nie prześladowali. Dawno pomachali jej na pożegnanie. Choć były powody, by okazywać jej wzmożoną uwagę. Angelika była zachwycająco piękna. Miała w sobie tę bardzo kobiecą magię, kiedy mężczyźni zamieniają się w niewolników adoratorów, wielbicieli, ledwie widząc tak rzadki okaz zewnętrznej doskonałości. Jej włosy, koloru dojrzałej pszenicy, opadały falami na gładkie plecy. Bujne kształty rodziły aureole zmysłowości. Zgrabne nadgarstki i kostki wskazywały na błękitną krew. Urok, arystokracja, wyrafinowanie. Natura nie spoczęła na jej wyglądzie. Tylko sama Angelika zdawała się tego nie zauważać. Uparcie gryzła granit nauki i ignorowała ospałe spojrzenia przedstawicieli silniejszej płci w każdym wieku. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej, sierota, a nawet medaliści na Uniwersytecie Medycznym zlitowali się. Dramatyczne życie dziewczyny. Można zrobić wyjątek, poszukać miejsca w budżecie. Egzamin wstępny zdała celująco, bez korepetytorów i inwestycji materialnych. Wróciła do swojego mieszkania, pozostawionego po śmierci rodziców. Własność prywatna, nic do podpisania ani odebrania. Ubrana wcale nie modnie, skromnie. Oczywiście nie jak strach na wróble, trzymała się surowej klasyki, nieco niwelując swój naturalny urok. Otaczający ją mężczyźni w ogóle nie zwracali na nią uwagi, dając się ponieść pani psychologii. Ale pewnego dnia zaczepił ją doświadczony mężczyzna. Teofil też był przystojny, ironiczny, nieprzewidywalny. Tym właśnie potrafił urzec Angelikę. Zakochała się po uszy. Entuzjastycznie zareagowała na propozycję wpadnięcia na lampkę wina. Dobrze wiedziała, co będzie dalej, ale facet miał paskudną duszę. Angelika poszła do łóżka o zakład z bogatym facetem, który zalecał się do dziewczyny, ale spotkał się z odmową. Powiedział wtedy do kolegi: synu, nie siedź na pudle, położę tę dziewczynę do łóżka bez hałasu i kurzu. Uśmiechnął się lubieżnie. A potem pójdziesz utartą ścieżką. Rozumiesz? Nie ucz naukowca. Złote dziecko ważnego tatusia. Jeszcze mnie namówisz, żebym był miły. Dam ci za to $100. Więc Teofil się postarał. Angelika domyśliła się haczyka podczas następnego spotkania po ich dzikiej nocy. Jej gorący chłopak za bardzo przypominał Ajsa. Nie zemdlała. Swoje zauroczenie chamskim Teofilem zrzuciła na karb hormonów. Tylko opłaty do pewnego siebie przystojniaka nigdy nie dostała. Angelika wyciągnęła daleko idące wnioski DLA siebie. Teraz przedstawiciele płci męskiej na kilometr do siebie nie dopuszczali. Kawa z ciastkiem w najbliższej kawiarni między zajęciami to żaden problem. Wyjście do kina na premierę z całą grupą. Czemu nie? Reszta prób pod jego adresem, przypominających zaloty, zatrzymała się na korzeniu. Chętnych nie brakuje, ale na nic nie liczyłem. Wszystkie spotkały się z całkowitym odrzuceniem. Kłopoty młodego lekarza po zakończeniu zajęć teoretycznych na tym się nie skończyły. Miejsce na rezydenturze otrzymał zasłużenie w prestiżowym szpitalu psychoterapeutycznym. Tam chciwie łapał każde słowo swojego nowego idola, ordynatora oddziału rehabilitacji po ciężkich zaburzeniach poznawczych. Wiele nauczył gorliwego rezydenta, radził sobie z trudnymi pacjentami. Potem pomógł jej zdobyć skierowanie do innego prestiżowego miejsca. I tam nękanie ze strony męskiej społeczności nie ustawało.
pierwszą jaskółką, a raczej uporczywym pogromcą orłów, był jeden z lekarzy o wadze zawodowej w klinice. Nie kręcił się w kółko. Wezwał młodego specjalistę do swojego gabinetu. A więc musimy dziś zjeść z tobą kolację, aby omówić perspektywy twojej pracy w naszej placówce. Uprzedź mnie w domu, że nie będzie cię dziś wieczorem. W ten sposób powiedział jej wprost, że jej kariera jest możliwa tylko w jego łóżku. Ostro i bez żalu odrzuciła zaproszenie, za co wkrótce słono zapłaciła. Okazało się, że zanim przyszła do tego lokalu, ze środkami uspokajającymi pod ścisłą kontrolą, wszystko było jasne. Potem pojawiła się ona, a drogich tabletek zaczęło brakować. Nie badaliśmy jej udziału w kradzieżach. Szybko wskazali jej drzwi, grożąc postępowaniem, a następnie wilczym biletem i czarną listą w zawodzie. Kolejny incydent miał miejsce w specjalistycznej stacji pogotowia ratunkowego, gdzie podjęła pracę. Brygady były wąsko ukierunkowane. Wyprowadzać ludzi z kaca, radzić sobie z agresywnym zachowaniem, które prowadziło do bójki. Ich pacjenci byli ludźmi na krawędzi, balansującymi między diagnozą kompetentnych i niekompetentnych. Żyli między atakami choroby psychicznej a remisją. Dlaczego nie zostali odizolowani od społeczeństwa? Było wiele powodów. W niektórych przypadkach krewni dawali łapówki. W innych sami strażnicy graniczni byli w stanie modlić się pieniędzmi i koneksjami przeciwko podejrzeniom o niepoczytalność. Angelika nigdy wcześniej nie zdawała sobie sprawy, że w ich mieście są takie usługi medyczne. Trafiła tu dzięki temu samemu telefonowi od członka wydziału, który patronował jej podczas rezydentury. Wyjazdy do nieodpowiednich, jak nazywał je jej zespół, skończyły się po miesiącu. Tym razem trafiła do tego samego zespołu, co szef ich biura. On też czasem uczestniczył w psychologicznych nalotach, twierdząc, że dawno nie był w cyrku i chce się zabawić. Angelika nie lubiła jego cynizmu, nie miała jednak wyboru. Po przepracowaniu dość spokojnej zmiany, szef zgłosił się na ochotnika, by podwieźć ją do domu. Placówka znajdowała się poza miastem. Do pierwszego autobusu była jeszcze godzina drogi. Wszyscy byli zmęczeni po nieprzespanej nocy. Młoda kobieta zgodziła się bez wahania, ale szef nie pojechał do miasta, zabrał ją do najbliższego lasu. Boli, nie lubię ceremonii. Chuchnął jej w twarz swoim oddechem. Nie bał się niczego. W samochodzie wypił połowę płaskiej, szklanej kolby koniaku. Angelika natychmiast chciała wyjść z samochodu, ale on tylko się roześmiał. U mnie pół miasta dostaje zaświadczenia o poczytalności w słusznych sprawach. Nie boję się ani organów, ani policji drogowej. Sama nie potrafiła później wytłumaczyć, skąd wzięła się w niej siła, by go mocno spoliczkować. Mężczyzna podniósł głowę. Spojrzał na kolegę ze zdziwieniem. Nie chcesz współpracować, powiadasz? To idź na ryby stąd polem do miejscowości 11 kilometrów. Podczas marszu mózgi na mrozie będą wietrzyć. W moim zespole nie ma miejsca DLA niechcianych. Zapytaj którąkolwiek z naszych pracownic. A teraz wynocha. Angelika nikogo o nic nie pytała. Na następnej zmianie napisała list z rezygnacją. Znowu bez praktyki, znowu bez pracy. Została w domu przez półtora miesiąca. Żadna z klinik nie chciała jej zatrudnić nawet jako pielęgniarki. Plotki o jej nierzetelności wypełniły świat medyczny. Ich interpretacja zależała od każdego z osobna. Psychoterapeutka Angeliki, zaawansowana w kwestiach różnego rodzaju agresji, doskonale zdawała sobie sprawę z takiego zachodniego zjawiska jak molestowanie. Kobieta jednak nigdy nawet nie przypuszczała, że sama stanie się jego ofiarą. Nie wiedziała jeszcze, jak właścicielka błyskotliwej kobiecej urody stawia bariery przed podłym molestowaniem, ordynarnie naruszającym jej przestrzeń osobistą. To było coś, nad czym należało się mocno zastanowić na przyszłość. Telefon od Arnolda dzień temu przerwał długie pasmo pecha. Nie tylko poszłaby do tej pracy, wczołgałaby się do niej, gdyby musiała. Nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego była jednocześnie tak przerażona i podekscytowana. Co przyniesie mi nadchodzący dzień? Z jakiegoś powodu nuciła basowym głosem. Potem roześmiała się głośno, by odgonić paskudne lęki. Praca była dwuznaczna. Opiekunka dziewczynki ze śmiertelną chorobą krwi i zespołem Aspergera. Osławiony syndrom był nieznany ogółowi społeczeństwa, daleki od medycznych terminów. W skrócie, jego wpływ na pacjentów można scharakteryzować jako niezdolność, niemożność, niechęć do komunikowania się ze światem zewnętrznym. Egzystencja we własnym wąskim świecie, do którego obcy rzadko byli dopuszczani.
W społeczeństwie takich ludzi nazywa się autystami. Przyszły podopieczny Angeliki był obciążony poważną chorobą krwi o podłożu autoimmunologicznym. Wewnątrz nieszczęsnej ofiary niektóre komórki zawsze udowadniały innym, że są głównymi, niszcząc tkanki organizmu. Stan pacjenta został oceniony jako umiarkowanie ciężki. Przedłużająca się remisja dawała jej ojcu szansę na dłuższą bliskość z ukochaną dziewczynką. Ale jak długo podstępna choroba będzie zachowywać się przyzwoicie, wiedział najprawdopodobniej tylko Wszechmogący w niebie. Lekarze tylko rozłożyli ręce ze współczuciem. Arnoldzie, robimy wszystko, co możliwe, ale tylko cud może pomóc dziewczynie. Ty i ja żyjemy w prawdziwym świecie, z jego okrutnymi prawami matki natury, rządzącymi wszystkimi żywymi istotami na planecie. Wszystko to już słyszałem, odparł bezskutecznie ojciec. Jaka jest twoja rada? Jak mam rozjaśnić jej życie, skoro ona na nic nie reaguje? Obojętna, nieaktywna, cicha i milcząca. Nigdy nie widziałem, czy potrafi się uśmiechać. 16 lat w ciągłym napięciu. To może doprowadzić do szaleństwa. Znany specjalista od zaburzeń ze spektrum autyzmu, siedzący na krześle naprzeciwko Arnolda, zamyślił się na kilka sekund, po czym powiedział: mam jedną lekarkę z niezbyt fortunną ścieżką zawodową. Nie radzi sobie długo w żadnej placówce medycznej i nie mogę jej przekonać, by podała mi powody tych ciągłych fiask. Była jedną z moich najzdolniejszych studentek. Była bardzo obiecująca na moim kursie. Miała pragnienie czynienia dobra dla ludzi pokrzywdzonych przez los. Była na bieżąco ze wszystkimi technikami i innowacjami w naszej dziedzinie, a w klinikach spuchła jak balon. Niestety, nie mogę patronować każdemu z moich genialnych studentów. Zrobiłem kilka patronatów, ale to nie wyszło. Ostatnio spotkaliśmy się przypadkiem w cukierni, gdzie kupowałem tort na urodziny żony. Wymieniliśmy się kontaktami na wypadek, gdybym miał więcej informacji o otwarciach w naszych szpitalach. Zaproś tę dziewczynę. Odbyła rezydenturę w moim szpitalu. Mogę ręczyć za nią prawie tak dobrze jak za siebie. Arnold rozważył wszystkie za i przeciw i zdecydował, że nie ma nic do stracenia. Starzy opiekunowie nie radzili sobie z Anną, więc może ta młoda dziewczyna mogłaby coś zrobić. W jego wielkim domu było mnóstwo mieszkańców. Jego ulubiona kucharka Wiara, która jest z nim od 30 lat. Jej syn Bernard, ogrodnik i gosposia Danuta, służąca. Jest też miejsce DLA nieznanej Angeliki. Puste są 4 pokoje gościnne. Będziemy musieli wydać Danucie odpowiednie rozkazy. Lód eksperymentu, który odmieni ich życie, pękł. Angelika postanowiła rozpocząć radykalną zmianę w swoim życiu od wyglądu. Musiała stworzyć nowy wizerunek zawodowy, maksymalnie ukrywając swoje naturalne piękno. Nie wystarczyło, że ten dar niebios, jak uważała za zbędny i niezasłużony, ponownie uniemożliwił jej spokojną pracę. W nie najbogatszej garderobie młodej kobiety wybrano luźne spodnie, spódnice w ciemnych kolorach, za duże swetry, bluzki. Buty i kozaki na niskim chodzie. Bieliznę Angelika uwielbiała wykwintną, koronkową i jedwabną, ale tak, żeby nikt nie widział pod luźnym ubraniem. Jej włosy były w lekkim nieładzie. Nie chciały splatać się w warkocze, które miały tworzyć wiązkę na jej głowie. Wizerunku dopełniały okulary o neutralnych szkłach bez dioptrii. Kupiła je dawno temu na bal maskowy na uczelni. Znowu się przydały. Zadowolona z przymiarki, Angelika schowała amunicję do przebrania do dużej torby i z dużo większą przyjemnością udała się po specjalistyczne książki. Podczas gdy jej pacjent będzie odpoczywał, ona ponownie przestudiuje wszystko na temat autyzmu. Wszystko wymaga trzeźwego, rozsądnego podejścia. O 18 rano, zgodnie z obietnicą Arnolda, do drzwi Angeliki zadzwonił uśmiechnięty facet. Dzień dobry, jestem Bożimir. Pozwolisz, że zaniosę twoje rzeczy do samochodu. Szef prosił, żeby cię dokładnie sprawdzić. Nie będziesz mogła wyjść przez 3 miesiące. A Angelika poczuła takie ciepło i rozluźnienie jego słowami, że od razu pomyślała: będziemy razem pracować. Zrobię wszystko, żeby się udało. Droga do nowego domu zajęła jej, bez korków, nieco ponad 3 godziny. Stacja kolejowa znajduje się 2 kilometry dalej. To było tak, jakbym przeczytał jej nieme pytanie. W garażu jest 6 samochodów, 2 kierowców. Wszystko, co trzeba kupić i przywieźć, powierzysz mnie. Angelika z zaciekawieniem rozglądała się po majestatycznym, ale bardzo ładnym domu. Delikatny piaskowy kolor z brązowymi, oryginalnymi elementami zdobień na elewacji.
Balkony, duży taras. Budowla stała otoczona parkiem. W oddali znajdował się duży odkryty basen, obecnie przykryty materiałem ochronnym. Gładkie alejki wyłożone są schludnymi i czystymi płytkami. Rozproszone drzewa iglaste, jedna ze ścieżek ozdobiona jest brzozami. Ogród różany jest owinięty folią spożywczą. Po drugiej stronie domu znajdują się budynki gospodarcze przypominające małe szklarnie. Na ganku stoi cała straż. Witamy w naszym domu. To słowa wysokiej, postawnej kobiety z mopem jaskrawo-czerwonych włosów. Nazywam się Wiara. Prowadzę dom. Jestem też kucharką. Kobieta uśmiechnęła się szerokim, życzliwym uśmiechem i wyciągnęła do Angeliki dużą, miękką i ciepłą dłoń. Ten pan z grabiami to mój syn, Bernard. Uwielbia ogród, kontynuowała ciocia Wiara. Bożimira już poznałaś. Drugi kierowca ma na imię Justyn. Została tylko nasza pokojówka Danuta, której mama jest Hiszpanką i stamtąd pochodzi. Angelika wpatrywała się dwoma wielkimi oczami w młodą kobietę o przesadnie uwydatnionych kształtach. Wow! Tylko zdążyła pomyśleć Angelika, gdy w progu pojawił się wysoki starszy mężczyzna o szlachetnym wyglądzie. Do takiego wcześniej zwróciłaby się słowami: Wasza wysokość, szare, przenikliwe oczy, krótkie, siwe włosy, królewska postawa, szerokie ramiona, przyjemny tembr głosu. Angeliko, jestem Arnold. Teraz Danuta zaprowadzi cię do pokoju. Oprowadzi po domu i podwórzu. Nasza Wiara zwróci ci uwagę na rozkład posiłków. Za 2 godziny oczekuję cię w moim gabinecie na rozmowę. Jeśli mnie to zadowoli, przedstawię ci moją córkę Annę. Odwrócił się i zniknął w domu. Bernard odebrał bagaże Angeliki. Danuta zapraszającym gestem podążyła za nią. I tylko Wiara uśmiechnęła się do niej uspokajająco. Obiad jest o 2:00. Spóźnienia nie będą tolerowane przez gospodarza. Wtedy ty i ja poznamy się lepiej. Teraz masz ważniejsze rzeczy do zrobienia beze mnie. Angelika szła przez dom za Danutą i prawie nie słuchała spokojnych pomruków pokojówki. Była pod wrażeniem swojego pokoju, z osobną łazienką i toaletą, z ogromnymi oknami wychodzącymi na ogród. Był elegancki, wytworny, a jednocześnie domowy i przytulny. Nie wiedziała jeszcze, jak potoczy się jej życie w tym domu, ale bardzo chciała się w nim spełnić. Relacje Angeliki z przybranymi rodzicami były normalne. Nie wiadomo jednak, czy wpłynęły na nie nowoczesne trendy, czy też jej zainteresowania znacznie odbiegały od tych starszego pokolenia. Widywali się bardzo rzadko. Komunikacja sprowadzała się do dyżurnych telefonów typu: Córciu, jak się masz? Wszystko w porządku. U nas też wszystko w porządku. Na tym dialog zwykle się kończył, albo sprowadzał do dyskusji o kolejnym talk show w telewizji, czy plotek o sąsiadach na podwórku. Angelika dusiła się w takich nudnych ramach. Zobaczyć się to na urodziny przed Nowym Rokiem wpaść z prezentami, ale żeby powiedzieć tacie i mamie, jak jej ciężko samotnie w tym świecie ludzi, to nie było mowy. Jest dorosła, niezależna, odcięta od świata. Nie nawiązała z opiekunami tej szczególnej mentalnej bliskości, kiedy jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Starsze pokolenie nie rozumiało jej wyboru zawodu, ale przeprowadzka do mieszkania, samodzielne wyjście, spotkały się z aprobatą. Adoptowana córka przestała gonić za pustą rozrywką wokół telewizora w ramionach smażonych nasion, bez prób rozwijania inteligencji. Inna krew, los na różnych ścieżkach pędzi. W tym samym dużym, pięknym mieszkaniu Angelika poczuła w trzewiach coś w rodzaju jedności między domownikami. Nie minęło nawet 30 minut, odkąd tu była, a już chciała zostać na dłużej. Danuta, zmęczona jej długim monologiem, pod koniec zwiedzania budynku i ogrodu odprowadziła ją pod drzwi gabinetu Arnolda. Nie wpraszaj się do mistrza. Najpierw zapukaj. On nie toleruje znajomości. Angelika skinęła jej głową. Danuta wyszła, kołysząc płynnie biodrami, a terapeutka pomyślała sobie: to nie ta kobieta tak się stara. Pewnie w domu jest obiekt jej uwagi, DLA, którego jest w ciągłej gotowości, by kusić, czarować, zdobywać serca. Czy ma oko na mistrza? Dobrze, że wcześniej zadbałem o swój skromny wygląd. Nie będę tak rzucał się w oczy domownikom, jak celowo robi to Danuta. Oni będą musieli sobie z tym poradzić, a ja mam inne rzeczy do roboty. Angelika zapukała mocno do drzwi gabinetu i weszła po okrzyku swojego pana. Tak, tak, wejdź, jestem w swoim gabinecie.
Gabinet, choć jeszcze niedoświadczonemu praktykowi, ale bardzo mocnemu teoretykowi, spodobał się od pierwszego wejrzenia. Meble ze szlachetnego drewna, niekończące się półki z książkami, eleganckie statuetki, doskonałe pejzaże w stylowych świątyniach na ścianach. Biurko z dużym komputerem stacjonarnym, w kącie centrum muzyczne z głośnikami, osobna szafka z płytami. Nie znała jeszcze zupełnie Arnolda, ale to biuro jakby krzyczało jej do ucha: mój właściciel nie jest głupi. Oczytany, wykształcony, inteligentny i odnoszący sukcesy. Arnold sam zaprosił ją na miękki fotel przy stoliku kawowym, nie zawracając sobie głowy wskazaniem jej podrzędnego miejsca w tym pomieszczeniu, sadzając ją przy biurku naprzeciwko siebie. Dzwoniąc dzwonkiem, przywołał Danutę do siebie. Proszę, zrób nam kilka filiżanek kawy. A może wolisz sok lub herbatę? Angelika z wdzięcznością zgodziła się na kawę. Rano była tak zdenerwowana, że nawet nie zjadła śniadania w domu. A teraz bała się, że jej zdradziecki żołądek zdradzi ją głośnym burczeniem w najbardziej nieodpowiednim momencie. Miała szczęście. Wraz z kawą Danuta przyniosła wazon z orzechowymi ciasteczkami, pudełko czekoladek i dzbanek śmietanki. Angelika rzuciła się na te smakołyki jak wygłodniały wilk. Nie widziała jednak w oczach Arnolda żadnej oceny. Lubił w ludziach szczerość i bezpośredniość. Nawet się uśmiechnął. Kiepsko, że witamy cię pierwszego dnia pracy z drogi, nie częstując nawet herbatą. Angelika z wypchanymi ustami próbowała powiedzieć, że wszystko jest w porządku. A potem uśmiechnęła się bezradnie w odpowiedzi, wytarła okruchy z ust i ostrożnie dokończyła resztę ciastek. Musisz mi wybaczyć. Moje nerwy brały górę, więc poszłam na słodycze. Dzięki za kawę. Wracajmy do interesów. Arnold nigdy nie przyznałby się partnerom ani tej młodej kobiecie, że lubi przeprowadzać inspekcje w staromodny sposób. Jest to podejście, które zapożyczył od swojego ojca, prostego rolnika, który spędził życie uprawiając ziemię i zboża. Niestety jego ojciec nie był już w stanie pracować. 5 lat temu Arnold kupił domek w sąsiedniej wiosce, gdzie jego rodzice dożyli swoich dni. Starsze pokolenie stanowczo odmówiło przeprowadzki do posiadłości Arnolda. Argumentowali, że ziemia w ich ogrodzie warzywnym jest im znacznie bliższa i bardziej interesująca niż parkowe krajobrazy posiadłości ich syna. Po przydzieleniu im uprzejmej gosposi, syn przestał namawiać ich do wspólnego zamieszkania. Teraz tylko odwiedzali się nawzajem, tak na rodzinnych wakacjach. Pamiętał jednak pouczenie ojca, że każdego najemnego robotnika należy najpierw obficie nakarmić, zobaczyć, jak sobie radzi z posiłkiem, a dopiero potem wyciągać wnioski. Jeśli człowiek je szczerze, bez fałszywej nieśmiałości, dobrze na tym wyjdzie. I mówi, że nie jest głodny, bierze tylko kilka okruchów ze stołu DLA przyzwoitości, tak ospale będzie pracował. Każdy wykwalifikowany rekruter umarłby ze śmiechu na taką metodę rekrutacji. Ale Arnold już dawno nauczył się z własnego doświadczenia, że ta metoda działa bezbłędnie. Podając Danucie tacę z pustymi filiżankami, szefowa Angelika zaczęła mówić. Pani kandydaturę polecił mi profesor, który czasami doradza mojej córce. Zanim zaczniesz pełnić swoje obowiązki, chciałabym pokrótce opowiedzieć ci naszą historię. Nie jako osoba mi obca, ale jako terapeuta. Anna, moja żona i ja mamy późne dziecko. Moja żona zmarła tydzień po jej urodzeniu. Niewydolność serca. Mam starszego syna Gawła. Mieszka i pracuje w Europie, w naszym oddziale w Pradze. Rzadko tu bywa. Gaweł urodził się, gdy byliśmy z żoną bardzo młodzi. Teraz ma 33 lata. Nasze studenckie małżeństwo, zawarte z wielkiej wzajemnej miłości, okazało się bardzo silne. Żyliśmy dusza w duszę. I tylko jedna rzecz wyprowadziła z równowagi mojego ukochanego. Po urodzeniu Gawła nastąpiła seria poronień. Moja żona marzyła o drugim dziecku, dziewczynce. Chciała nawet nadać jej imię na cześć matki, do której była wiecznie przywiązana. Za 44 lata żona znów zaszła w ciążę. Była bezgranicznie szczęśliwa. Ale lekarze złapali się za głowę. Nawet zwykłe badanie, które przechodzą wszystkie przyszłe matki, ujawniło poważną arytmię. Jej serce nie radziło sobie z podwójnym obciążeniem. Pojawiły się problemy z naczyniami krwionośnymi. Lekarze obawiali się, że dziecko nie otrzymuje wystarczającej ilości składników odżywczych, których potrzebuje. A żona, prawie cały czas leżąca na obserwacji w klinice, patrzyła tylko na mnie błagalnie i prosiła: niech nikt nie usuwa tej ciąży.
Będę o siebie dbać, dotrzymywać wszystkich terminów. Muszę donosić to dziecko do terminu. Jej gorliwość wzrosła jeszcze bardziej, gdy badanie USG wykazało, że nosi dziewczynkę. Moja żona miała obsesję na punkcie myśli, że to niebo w końcu zlitowało się nad nami i dało nam ostatnią szansę. Moja żona dzielnie zniosła 9 miesięcy męczącego oczekiwania, niekończącą się serię zabiegów i zastrzyków oraz interwencję chirurgiczną w postaci cesarskiego cięcia. Ciosem DLA niej był werdykt neonatologów. Od razu zaczęto podejrzewać, że dziewczynka ma jakieś nieprawidłowości. Szczegółowe badania wykazały, że odziedziczyła niezwykle rzadką genetyczną chorobę krwi. Jest przenoszona przez linię żeńską. Ludzie z nią nie żyją długo, najwyżej 10 lub 15 lat. Ta wiadomość załamała żonę. Ataki arytmii zaczęły nawracać ze złośliwą uporczywością. Ze szpitala nie wróciła już do domu. Anna została wypisana po 2 miesiącach skrupulatnej obserwacji. Na początku byłem zrozpaczony. Miałem pretensje do szpitala, że zabrał mi kobietę, którą kochałem. Zostawił mnie samego na świecie. Gaweł miał wtedy 17 lat. Do dziś jestem zdumiony, że już wtedy był mądry i dorosły. Przekonywał mnie, że wszystko jest zrządzeniem losu, że on też stracił matkę. Ale to było jej życie, jej marzenie i jej wybór. Nie uwierzysz, ale to on, razem z nianią, zajmował się dzieckiem. Szybko nauczył się, jak zmieniać jej pieluchy i karmić ją specjalistyczną formułą. Drugim ciosem było to, że lekarze szybko zauważyli, że Anna różni się od innych dzieci. Jej choroba genetyczna jeszcze się nie ujawniła, ale doprowadzała nas do szału, nie reagując na naszą obecność. Ani w wieku 6 miesięcy, ani w wieku 1 roku, ani później. Wyobraźmy sobie taki obrazek. Dziecko je, śpi, ale w żaden sposób nie reaguje na nas, na mnóstwo kolorowych zabawek wokół niego. Twarz jak zamrożona maska. Żadnej żywej mimiki, żadnych gestów. Jak posadzone lub postawione w takiej pozycji i zastygnie. Czasem na dość długo. Dziewczyna okazała się ładna, nawet całkiem ładna. Duże oczy, kosmyki blond włosów, pulchne ręce i nogi. Ale zachowywała się jak sztuczna lalka. Po jakimś czasie zdiagnozowano u niej zespół Aspergera, czyli autyzm. Lekarze zapewnili ją, że ten rodzaj zaburzenia, zaburzenie ze spektrum autyzmu, dobrze wróży. Funkcje ciała będą częściowo rozwinięte, ale nie w pełni. Zabrałem Annę do Europy, gdzie lekarze byli w stanie dokonać niemal cudu. Usunęli jej zaburzenia snu, dostosowali nawyki żywieniowe i nauczyli ją choć trochę reagować na to, co się dzieje. Wróciłem z Niemiec prawie szczęśliwy. Ania zaczęła rozpoznawać swoją rodzinę, zaczęła coś mówić w języku, którego nie znaliśmy. Czasem próbowała coś wyrazić gestami, ale nadal nie nauczyła się uśmiechać. Na ulicy odwracała się na hałas podczas spacerów, na wycieczce nad Morze Czarne zaciskała nogi, gdy próbowaliśmy z Gawłem ją w nim wykąpać. Nieco później wysłałem Gawła na studia do Wielkiej Brytanii. Jakby w nagrodę za moje trudy, mój biznes rósł i rósł jak na drożdżach, przynosząc mi coraz większe dochody. Ten dom wybudowaliśmy wspólnie z żoną. To był jej pomysł, mieszkać z dala od zgiełku miasta, na spokojnej wsi Bernard Girl, zapomniała o tych wszystkich umiejętnościach. Coraz częściej nie pozwala się podnieść z łóżka. Teraz porusza się tylko na wózku inwalidzkim, prawie nic nie je, traci na wadze. Zdaję sobie sprawę, Angeliko, że nie jesteś cudotwórcą ani Bogiem. Lekarze już mi powiedzieli, że dziewczynce został najwyżej rok życia. Degeneracja jej kruchego ciała postępuje. Dla siebie zdefiniowałem twoje zadania jako ułatwienie jej odejścia do następnego świata. Wiem, że to niemożliwe, ale wciąż marzę, by uśmiechnęła się, patrząc na nasz park, mieszkańców domu nieba i słońca. Być może chcę od ciebie zbyt wiele. Angelika była w szoku. Nie, nie, nie z powodu zadania, które przed nią postawiono. Tutaj zrobi wszystko, co w jej mocy, wykorzysta całą swoją wiedzę. W oczach mężczyzny był taki ból i rozpacz. Z taką odwagą mówił o rychłym odejściu córki, że odwiedzającemu terapeucie zmroziło krew w żyłach. To tyle, jeśli chodzi o wysoki płot, bogaty dom, w którego murach od tylu lat mieszka nieszczęście, mimo miłych twarzy ludzi, którzy go zbudowali. Obiad był wystawny. Wiara gotowała tak pysznie, że Angelika nawet nie zauważyła, jak wszystko zjadła. Sięgnęła też po jakąś bardzo nietypową sałatkę. Gdy zapytała, gdzie jest Anna,
odpowiedziało jej kilka osób naraz. Anna je obiad w swoim pokoju, powiedział Arnold. Ty i ja spotkamy się z nią po obiedzie. Przygotowałam już jej ulubione klopsiki i purée ziemniaczane de la mojej ukochanej, dodała ciocia Wiara. Tylko Danuta jadła skupiona, patrząc na swój talerz. Zdawała się najmniej, jeśli w ogóle, przejmować losem Anny. Będę musiała przyjrzeć się bliżej tej osobie, postanowiła sobie Angelika. Przygotowała mój pokój perfekcyjnie, żadnych skarg. Ale czy robiła jakieś insynuacje na temat swojej pacjentki? W pracy z autystycznym pacjentem wszystkie środki są dobre, a małe rzeczy mogą być globalne. Po tych słowach wszyscy przy stole znów zostali rozproszeni przez słodkie ciasta i kompot. A Angelika pomyślała sobie przez smutne myśli. Dobrze, że tu są serdeczności. Słudzy przy jednym stole z panem jedzą. Wszyscy modlą się za dziewczynę jak tylko mogą. Wszyscy starają się rozjaśnić jej życie. Jej rozmyślania przerwał głos Arnolda. Angeliko, jesteś gotowa zobaczyć swoją pacjentkę? Kobieta entuzjastycznie odpowiedziała, że właśnie na to czeka. I nie skłamała ani trochę. W pokoju Anny zasłony były zaciągnięte. Było ciemno i panowało jakieś przygnębienie, beznadzieja. Angelika od razu zwróciła sobie uwagę, że to musi się zmienić. To zrozumiałe. Mieszka tu ciężko chora osoba. Ale zdecydowanie nie warto podkreślać tego dekoracjami. Dziewczyna nie zareagowała na ich pojawienie się. W tym momencie ciotka Wiara wniosła tacę z ulubionymi potrawami Angeliki. Terapeutka postanowiła nie odkładać długo swojej pracy. Arnoldzie, Wiara, pozwól mi nakarmić Anię, a my sobie porozmawiamy. Daj nam trochę prywatności. Anno to twoja nowa lekarka, Angelika. Będzie z tobą prawie non-stop. Nie masz nic przeciwko, jeśli zostawimy was samych? Ponownie brak widocznej reakcji. Dziewczyna posłusznie otworzyła usta na widok jedzenia. Żuła i połykała jak marionetka. Ale Angelika zaczęła swój monolog. Nie jestem lekarzem, nie jestem opiekunką dla ciebie, Anno. Wolę status przyjaciółki. Będę przy tobie z własnej woli. Nawet jeśli zostanę uznany za pracownika, powiem ci prawdę. Zostałbym z tobą za darmo. Jak dotąd podoba mi się wszystko w twoim wspaniałym domu. Miejsce, ludzie, ty. Jutro razem przewrócimy twój pokój do góry nogami. Myślę, że nie zaszkodzi to twojemu zdrowiu. Przez ułamek sekundy Angelika myślała, że w oczach dziewczyny pojawił się błysk reakcji. Ale to bardzo szybko zniknęło. To mogła być tylko gra światła i cienia w pokoju. Doktor pod prysznicem postanowiła pomyśleć o tym później w swoim pokoju. W międzyczasie ubrała swoją podopieczną w ciepłe ubrania i zabrała ją w wózku na dziedziniec, aby odetchnąć mocnym powietrzem złotej jesieni. Od tego momentu dni w domu upływały według dawno ustalonego scenariusza. Rano Angelika i Anna jadły razem śniadanie w pokoju dziewczynki. Potem były nieuniknione kroplówki i zastrzyki, które zwalczały objawy wad genetycznych. Obowiązkowy dwugodzinny spacer po ogrodzie, gdzie Bernard zawsze z miłością pielęgnował rośliny. Obiad w wielkiej sali. Podczas tego posiłku Angelika spędzała czas z domownikami, a następnie karmiła Annę. Kolacja, teraz w obecności Arnolda, który w dni powszednie znikał całkowicie w pracy, a wieczorami i w weekendy pracował dużo w domu, w swoim gabinecie. Pacjentka, wyczerpana niekończącymi się zabiegami, wieczorami zapadała w głęboki sen, już o godzinie 10 wieczorem. Angelika raz po raz studiowała prace swoich kolegów związane z autyzmem. W kwestii bliższego kontaktu z podopieczną nie było żadnych postępów, ani na gorsze, ani na lepsze. Stan dziewczynki pozostawał stabilny. Angelika rozmawiała z Anią o wszystkim, opowiadała jej ulubione książki beletrystyczne, czytała wiersze, pokazywała reprodukcję obrazów z dużego kolorowego albumu, a raczej słowo rozmawiała jest zupełnie nieadekwatne. Pani doktor prowadziła swój wieczny monolog, a dziewczynka słuchała go obojętnie. Któregoś dnia lekarka, która zaczęła już trochę rozpaczać, znalazła w jednym z zagranicznych artykułów informację, że w niwelowaniu przejawów izolacji w autyzmie DLA pacjentów dobrą pomocą może być komunikacja ze światem zwierząt. Z jakiegoś powodu w domu Arnold nie było zwierząt. Po ogólnym spotkaniu wszystkich mieszkańców rezydencji postanowiono zdobyć szczeniaka dużego psa. Najbardziej spodobał się szczeniak rasy Nowofundland kanadyjski.
Dwa dni później Bożimir przywiózł kudłatego czarnego skarba z hodowli zajmującej się hodowlą tej rasy. Maluchowi nie można było się oprzeć. Powszechnie uważa się, że nasi bracia mniejsi nie mają inteligencji. Co zatem podpowiedziało Antoniemu, że jest przeznaczony DLA Anny? Znalazłszy się w jej pokoju jako gość, miejsce to już dawno było na posyłki Angeliki. Otoczenie bardziej tęczowe, z wieloma jaskrawo kolorowymi elementami. Antoni od razu podszedł do dziewczyny i przycisnął mokry nos do jej dłoni. Lekarz był pewien, że w oczach Anny błysnęła błyskawiczna reakcja. Ale nie zawahała się, jasna i pozytywna. Po raz pierwszy Angelika poczuła, że są na dobrej drodze. Przed Nowym Rokiem i Bożym Narodzeniem wszyscy w domu czekali na Gawła z Pragi. Angelika nie znała tego młodego człowieka. Pamiętała tylko słowa ciotki Wiary. On jest złoty. Ania się zmienia, kiedy przyjeżdża starszy brat. Nie umie się uśmiechać, a tu jej buzia promienieje. Danuta, która była obecna przy ich rozmowie, dodała: jaki ten nasz Gaweł przystojny. Szanowany, porządny, mądry, ale jednocześnie typowy hollywoodzki bohater kochanek. Dwa charaktery w jednej osobie. To takie intrygujące. Wiara natychmiast zareagowała na jej słowa. Uch, Danuta. Idź zmień Ani pościel, a ona z Angeliką idą na spacer. Danuta jak zwykle pokręciła biodrami, a kucharka powiedziała do Angeliki: dziewczyna dostaje szału, gdy syn właścicielki wraca z Europy. Ona robi do niego oczy, a on patrzy na nią jak na nic. Miał narzeczoną, ale ona zdradzała go, kiedy on zarabiał w Czechach. Rozstali się. Chociaż to ona była po złej stronie torów, Lila. Tyle tylko, że włosy na jej głowie nie rwały się z rozpaczy, że tęskni za bogatym mężczyzną. Nic nie pomagało. Gaweł zupełnie nie potrafił jej zaufać. Nie mógł jej wybaczyć, że w tym samym czasie spotykała się z innym mężczyzną. Wzdychając smutno, ciotka Wiara nagle zaproponowała: przyjdź wieczorem do mojego pokoju, napijemy się herbaty. Opowiem ci moją historię, jak Arnold uratował mnie z kłopotów i dlaczego od tamtej pory nazywam go aniołem dobroci. Na spacerze Angelika poruszyła z Bernardem temat wychowania nowego zwierzaka. Pies z rodowodem nie powinien zbierać gruszek na podwórku. Ogrodnik powiedział, że pies jest jego marzeniem. Cierpliwie znosił wybryki Antoniego. Wybaczył mu nawet to, że w biegu zdołał zepsuć krzak róży owinięty folią. Angelika znowu wydawało się, że Anna, siedząca na wózku inwalidzkim, wykonała jakiś ruch. Nie spieszyła się jednak z wyrażaniem swoich przypuszczeń na głos. Musimy obejrzeć, jeszcze raz i jeszcze raz. Wtedy zobaczymy. Po kolacji, upewniwszy się, że Anna zapadła w błogi sen, zamknęła szczelnie drzwi i zapukała do sąsiednich. Wejdź, czekałam. Rozbrzmiał głos rudowłosej Wiary. Zrobiłam nam zieloną herbatę i dżem z orzechami. Teraz będziemy miały ucztę. Angelika była wcześniej w pokoju szefa kuchni tylko przelotnie, ale teraz mogła dokładnie obejrzeć pomieszczenie. Ta sama elegancja i domowa atmosfera, z rzeczami drogimi sercu cioci Wiary. Na ścianie wisiało wiele oprawionych fotografii. Arnold i jego żona, jeszcze bardzo młodzi. Anna pod różnymi kątami. Bernard w ogrodzie, przy pergoli albo przy basenie, przystojny młodzieniec na koniu. To nasz Gaweł, przystojny mężczyzna. Danuta nie kłamała. Niech Bóg da im szczęście osobiste. On wszystko w biznesie, tak jak jego ojciec. Powinien mieć już własne dzieci, a wciąż podróżuje za granicę. Będzie wspaniałym ojcem, kocha Annę. Wiara zjadła kolejną łyżkę przezroczystego, bursztynowo-szmaragdowego dżemu agrestowego i zaczęła swoją opowieść. Po liceum, 35 lat temu, uczyłam się na technologa gastronomii. Ukończyłam instytut i marzyłam o karierze szefa kuchni. Chciałam dostać gwiazdki Michelin za sztukę gotowania. Nie udało się. Chodziło o mój wygląd. Wysoki, duże stopy, grube, jasne, miedziane włosy, kanciaste ruchy, brak gustu w wyborze garderoby. Oczywiście szefowie kuchni nie są wybierani na podstawie ubioru, ale przedstawiciele działu personalnego we wszystkich kawiarniach i restauracjach, w których starałem się o pracę po ukończeniu studiów, odmawiali mi pod byle pretekstem. W jednej z prestiżowych restauracji tylko pani z kadr była uczciwa. Nasi klienci często zapraszają szefa kuchni, wykonawcę dania, jeśli im smakuje. Nie możesz być wizytówką naszego lokalu. Nadajesz się tylko na miejsce w cyrkowym bufecie. Nie mówię tego surowo, bo jestem cynikiem. Wcale nie.
Lubię być szczery z ludźmi, których zatrudniam. To lepsze niż nieśmiałe odwracanie wzroku. A jednak pewnego dnia moje poszukiwania zakończyły się sukcesem. Zostałem zabrany do prywatnej kawiarni z autentyczną gruzińską kuchnią. Właściciel, mały, łysy Gruzin z haczykowatymi palcami i krzywymi nogami. Chwilowo obalił nawet mit, że kaukascy mężczyźni są zawsze obdarzeni ostrym, orientalnym pięknem. Kędzierzawy, czarnooki, odważny. Ten traper powiedział: moja żona ma chorobę kobiecą, nie może ze mną spać, a ja jestem mężczyzną, muszę ratować swoją fizjologię. Będziesz pracować w kuchni i odwiedzać mnie kilka razy w tygodniu. Jeśli dobrze się spiszesz, zrobię cię szefem kuchni, a potem może szefem kuchni. Na początku poczułem się źle. Powiedziałem, że się zastanowię, ale potem pomyślałem o tym. Byłem w instytucie przez 6 lat na kursie korespondencyjnym, a wcześniej przez 2 lata jako pomocnik kucharza w stołówce. Dziś lub jutro skończę 26 lat, a wciąż nie spałam z mężczyznami. Do mojej rudej nie ma kolejki. Nikt nawet nie spojrzał na mnie tym otulającym męskim wzrokiem pełnym pożądania. Nigdy. Zarumieniona i blada, po 2 dniach poinformowałam ich, że zgodziłam się na wszystkie warunki. Właściciel spojrzał na mnie złośliwie i zaprosił na zaplecze. Tam nauczyłam się podstaw miłości. Między skrzynkami z warzywami, ziołami i kartonami wódki. Szkoda, szkoda, nic się nie stało. Wielki fizjologiczny romans trwał szczerze między mną a szefem przez 1,5 roku, a potem zaszłam w ciążę. Kiedy mój kochanek dowiedział się o tym, zwolnił mnie w mgnieniu oka. Ciągle narzekał, że nie powinnam nic mówić. Jego żona nie może o tym wiedzieć. Ma 3 dorosłych dzieci. Jeśli zobaczą, na kogo się gapi, będą się śmiać. Zapłacił mi z góry 3-miesięczne pensje i umył ode mnie ojcowskie ręce. Nie powiedziałam mu od razu, że dziecko jest w ciąży. Cały czas ciągnęłam. Czułam, że dobra wiadomość nie okaże się dobra. Przy mojej całkowitej pełności brzuch stał się zauważalny dopiero w 6-7 miesiącu. Tuż przed oficjalnym urlopem macierzyńskim znalazłam się na ulicy. Czynsz skończył się na 2 tygodnie przed narodzinami Bernarda. Miałam tylko ciotkę w odległej wiosce. Nie potrafię nawet nazwać zakresu naszego pokrewieństwa. Nigdy nie widziałem ojca. Moja matka zapiła się na śmierć, gdy miałem około 20 lat. Najpierw była bezdomna, a potem zaginęła, zniknęła. Ale nigdy nie wątpiłem, że będzie dziecko. Jestem sama na tym świecie i w ten sposób będę miała własną krew. Moja gospodyni nie była osobą o dobrym sercu, ale zlitowała się. Poczekała, aż urodzę i zostanę wypisana ze szpitala położniczego. Dała mi jeszcze 1 miesiąc na wszystko. Znosiła to za darmo. A potem dzieci zamieszkały z nią. Nie miały gdzie mieszkać, więc pokazała mi drzwi. Poszedłem więc z 1-miesięcznym dzieckiem szukać mieszkania. Przez 1 tydzień mieszkaliśmy w hotelu, ale mój syn był niespokojny. Izolacja akustyczna w budynku była kiepska. Inni goście zaczęli narzekać, że nie możemy spać w nocy. Przeprowadziliśmy się donikąd. Siedzę z Bernardem na przystanku autobusowym. Pomyślałem, że pojadę na wieś gdzieś daleko. Może jest gdzieś jakiś opuszczony dom. W torebce mam tylko tyle pieniędzy, żeby starczyło mi na 1 tydzień egzystencji. Kiedy obok przystanku podjechał drogi, ciemny jeep, nawet nie od razu zorientowałam się, o co pyta mnie jego kierowca. Siedziałam tam ze łzami w oczach. Arnold, a był to on, budował dom w tych stronach. Szukał lokalnego sklepu, specjalistycznego sklepu, który niedawno powstał przy autostradzie. Podałem mu adres, czemu nie? Nie odjechał od razu. Powiedział mi później, że moje oczy były jak oczy pobitego psa. Było w nich tyle rozpaczy, że nie mógł się powstrzymać. Zapytał mnie, kobieto, dlaczego siedzisz na wietrze z dzieckiem? Mogę cię gdzieś podwieźć, nawet jeśli w drugą stronę. Nie wiem, jak to się stało, ale opowiedziałam mu w skrócie wszystkie swoje problemy. Zaśmiał się, zastanowił przez 1 minutę, a potem zapytał. Profesjonalny kucharz, powiadasz? Szukam takiego specjalisty. Muszę codziennie karmić 2 zespoły pracowników. Możemy zapewnić ci zakwaterowanie. Oczywiście nie wahałem się ani chwili. Dzień chylił się ku wieczorowi, autobus był opóźniony. Po zebraniu rzeczy usiadłem w ciepłym wnętrzu samochodu. Nie było ani odrobiny strachu i obawy. Byłem przyzwyczajony do pracy. Uwielbiałem swoje rzemiosło. Wiara przerwała swoją długą opowieść i nalała sobie i Angelice kolejną filiżankę aromatycznej herbaty. Przyniosła z kuchni talerz z rumianymi ciastkami, które zostały po obiedzie i spojrzała krótko na Angelikę. Zanudziłam cię już moimi opowieściami? Nie, ciociu Wiaro,
Rzadko kto rozmawia ze mną tak serdecznie. Zwierza mi się ze swoich sekretów. Jestem ci bardzo wdzięczna za tę szczerość. W takim razie będę kontynuować, powiedziała kobieta. Dalej wszystko było o wiele przyjemniejsze. Pracownicy traktowali mnie jak matkę. Byli głodni, a ja zrobiłam im zupę, kotlety, kaszę pszenną na parze z masłem. Kiedy przynieśli na stół kompot, brygadier nie wytrzymał. Pysznie gotujesz, Wiara. Takich pyszności dawno tu nie widzieliśmy. A więc, panowie, przygotuję, co następuje. Pracuje u nas człowiek 15. Ciężko nakarmić taki tłum bez dobrze wyposażonej kuchni. Podzielimy więc obowiązki na poszczególne dni. Niektórzy mężczyźni będą pomagać z drewnem do pieca, inni będą przynosić wodę. Kucharka będzie pomagać przy innych ciężkich pracach. Na rękach ma małego chłopca. Trzeba go nakarmić i ubrać. Więc miej sumienie. Nie siadaj na karku tej młodej kobiety i nie obrażaj jej słowem ani czynem. Tak właśnie znalazłam się na naszym podwórku jakieś 30 lat temu, kiedy było jeszcze tylko fundamentem. Tu dorastał Bernard, moje rodzime złoto. Po zakończeniu budowy zamieszkałem w domu z właścicielami. Arnold i jego żona mieli już małego Gawła. Och, co za stół przygotowałem na ich parapetówkę. Goście mogli się tylko zastanawiać, gdzie on znalazł takiego kucharza. Do domu przychodzili różni ludzie, wysoko postawieni, z koneksjami. Wiele razy próbowali zwabić mnie do innych domów. Jak mogli to zrobić? Anioł dobroci z nieba ukazał mi się pewnego jesiennego wieczoru na przystanku autobusowym. A ja mam go zdradzić, gdy inni kuszą? Anna urodziła się DLA mnie. Nawet ta pusta Danuta ze swoimi marzeniami o uwiedzeniu syna Arnolda nie wydaje mi się wrogiem. To moja historia DLA ciebie, Angeliko. Może pomoże ci w pracy. Może coś podpowie. Angelika przyszła do swojego pokoju zamyślona. Kiedyś wierzyła, że bycie bogatym oznacza bycie skąpym. W domu Arnolda zobaczyła inny świat, pełen ciepła, szacunku i chęci wzajemnej pomocy w trudnych realiach życia. Jej gorące przekonanie, by zrobić wszystko, co w jej mocy, by Anna poczuła się choć trochę lepiej, stało się jeszcze silniejsze w jej umyśle. Od następnego dnia zwiększyła obciążenie terapeutyczne DLA dziewczyny. Nalegała, aby procedury masażu zostały zwrócone. Uznała, że nie są one szkodliwe DLA zniszczonego chorobą ciała, a wręcz przeciwnie, sprzyjają jego ujędrnieniu. Anna nadal nie reagowała na zmianę reżimu. Dopiero pojawienie się Antoniego, kudłatego szczeniaka, nieco ożywiło jej twarz. Angelika nie poddawała się. Ciągnęła wózek z pacjentem po parku, sadzała Annę, by obserwowała lekcje Bernarda z psem. Traktował swoje zadanie poważnie. Mały Antoni znał już komendy siad, leżeć i wiele innych. W domu Antoni uznawał za panów tylko dwie osoby. Annę, u której stóp spędzał cały wolny czas, i Bernarda, który go karmił i wychowywał. Dni mijały, zbliżały się ferie zimowe, ulubione święta wszystkich. Nowy Rok i Boże Narodzenie. Angelika, Danuta i Wiara z lubością dekorowały i tak już ładny dom jodłowymi kompozycjami, kolorowymi wieńcami, rzeźbami bajkowych bohaterów. Bernard zainstalował sztuczne choinki we wszystkich pokojach i bogato udekorował je drogimi zabawkami. Wszyscy byli w przedświątecznym nastroju. 3 dni przed Sylwestrem Angelika otrzymała niespodziewany telefon od swojej jedynej bliskiej przyjaciółki. Angelika, zaraz się przewrócisz. Mam ważną wiadomość. Wychodzę za mąż w pośpiechu i wyjeżdżam z moim kochankiem na Daleki Wschód. Jest inżynierem wojskowym. Zamieszkamy niedaleko portu kosmicznego. Angelika momentalnie posmutniała. Z Adrianą były prawie jak siostry. Od sierocińca razem zawsze się wspierały. A teraz miały zostać rozdzielone. Tymczasem dziewczyna wciąż rozmawiała przez telefon. 30 grudnia mam pożegnalny wieczór panieński w nocnym klubie. 2 stycznia mamy lot w jedną stronę. Nie przyjmujemy odwołań. Angelika, przygotowałem DLA ciebie prezent. Uszyłam ci suknię wieczorową. Nie jest godna twojej urody, ale pięknie ją podkreśli. Gdyby Adriana mnie teraz zobaczyła, umarłaby ze śmiechu, pomyślała pielęgniarka. Niedawno usłyszała uwagi Garieli na swój temat. Pokojówka po kolacji rzuciła jej pogardliwe spojrzenie i podsumowała: psychoterapeutko mamy, ćmo blada, myszko szara. Jak tylko ziemia może znieść takie bezkształtne, beztwarzowe kobiety? Są bezwartościowe. Mężczyźni nie omijają takich strachów na wróble na kilometr. Angelika obiecała Adrianie, że oddzwoni wieczorem i poszła do pokoju Anny.
Dziewczyna po grubej kolacji, wcześniejszym spacerze, już smacznie spała, rozłożona na miękkich poduszkach. Poprawiwszy koc, wymknęła się na korytarz. Rozmowa z Arnoldem nie zapowiadała się na łatwą. Na jej nieśmiałe pukanie do drzwi gabinetu mistrz odpowiedział natychmiast. Wejdź, właśnie skończyłem przeglądać wieczorne gazety. Czy coś się stało? Miałam nagły wypadek. Podsumowała sytuację w skrócie. Ale zaakceptuję wszystko, co postanowisz. Faktem jest, że ktoś mi bliski wyjeżdża na długo. Nie będziemy miały okazji się zobaczyć, jeśli nie zdążę na spotkanie z przyjaciółką. Nie jestem strażnikiem więziennym, żeby trzymać cię w zamknięciu, Angeliko. Jesteś w tym domu od 1,5 miesiąca bez przepustki. Anna radzi sobie dobrze, jeśli nie znakomicie, bez cienia pogorszenia. Jestem zadowolony z twoich inicjatyw, metod i praktycznych eksperymentów. Żaden z nich nie zaszkodził mojej chorej córce. Koniecznie idź do miasta. Daję ci 24 godziny. 31 grudnia po 8 wieczorem musisz wrócić w te mury. Angelika nie wyszła z gabinetu. Wyleciała na skrzydłach. Ciocia Wiara krzątała się w kuchni, a zwolniona opiekunka nie mogła się powstrzymać przed podzieleniem się z nią nowiną. Może i jestem brzydka, powiedziała Angelika. Ale każdy chce mieć kawałek kolorowych wakacji. Poza tym, kiedy znów zobaczę moją Adrianę? Jesteś brzydka? Uśmiechnęła się do kucharki. Zachowaj te bajki dla innych, moja droga. Wszystkie twoje maskarady nie zwiodą mnie, starszej pani, która przeżyła na tym świecie. Już dawno domyśliłam się, że skrywasz swoją urodę pod ponurym wizerunkiem w okularach. Ale nie martw się. Ten sekret pozostanie między nami. Jeśli to robisz, musisz mieć dobry powód. Całe to przebieranie się nie koliduje z twoim zawodem. Angelika odwróciła się w biegu, popędziła z powrotem do kuchni i uściskała mistrza kuchni. Ciepło i delikatnie. Znam już dwa anioły dobroci w tym domu, Wiara. Twoja dobroć i chęć zrozumienia i akceptacji w niczym nie ustępuje łaskawości twojego mistrza. Pocałowała ciocię Wiarę zawstydzona w jej bujny policzek, pachnący wanilią i jabłkami. Pośpiesznie zadzwoniła do Adriany, by pocieszyć ją nowiną. Biorąc pod uwagę, że Adriana pracowała jako projektantka mody w jednym z atelier w mieście, suknia D.L.A. Angeliki okazała się luksusowa. Miękki, obcisły jedwab w ciemnoniebieskim kolorze podkreślał każdą krągłość zgrabnej figury, nie zapominając o wszystkich krągłościach, które powinny mieć schody. Dekolt i rozcięcie na nodze były w sam raz. Sznur, pereł, bransoletka i kolczyki, które dostała od przybranych rodziców na urodziny. Dokładnie w odpowiednim tonie i stylu. Adriana, która ubierała przyjaciółkę w jednej z przymierzalni w atelier, zamarła z zachwytu. Angeliko, będziesz boginią tego wieczoru. Jestem pewna, że twój narzeczony się nie zawiedzie. Widział cię już na naszych wspólnych zdjęciach, ale wszyscy inni przedstawiciele płci męskiej będą u twych stóp. Zobaczysz. Wolałaby trzymać się z dala od tych wszystkich oznak natrętnej męskiej uwagi. Angelika odpowiedziała jej z goryczą. Mam wystarczająco dużo złych doświadczeń w tej dziedzinie. Wydaje mi się, że porządni, jeśli nie rycerze, to przynajmniej odpowiedni kawalerzyści przeżyli na tym świecie. Natknęłam się tylko na przedstawicieli, którzy zdołali mnie rozczarować na długi czas. Pójdę do domu, ogarnę włosy i paznokcie. Spotkamy się wieczorem, w klubie. Lokal o nazwie Big City Lights przywitał Angelikę, która przyjechała taksówką oszałamiająco kolorową. Wystrojone jodły i sosny, kolorowe światełka i świecidełka, tłum wystrojony po brzegi. Jej ulubiona przyjaciółka Adriana myliła się. Na parkiecie przy stolikach w pobliżu baru było wiele prawdziwych piękności, godnych, by stać się primadonnami tego wieczoru i nadchodzącej nocy. W przeddzień Nowego Roku wydawało się, że wszyscy starają się nie uderzyć w brudną twarz. Publiczność była już rozluźniona. Płynęła fontanna gorących napojów. Angelika odetchnęła z ulgą. Nikt wokół niej się nią nie przejmował. Ucieszyła się jednak zbyt szybko. Teofil, jej pierwszy i jedyny mężczyzna, bawił się z przyjaciółmi przy jednym ze stolików. Na widok zrelaksowanej Angeliki, spokojnie rozmawiającej z Adrianą i innymi dziewczynami, w oczach mężczyzny pojawił się chciwy błysk. A, ta dziewczyna stała się jeszcze piękniejsza. Nie powinienem był wtedy wypuszczać ptaszka z miłosnej klatki. Taka dziewczyna w pobliżu dopełniłaby wizerunku każdego odnoszącego sukcesy mężczyzny, pomyślał sobie. Dziś wieczorem znów zaciągnę ją do łóżka.
Postanawiając pozwolić ofierze wypić przynajmniej jeden koktajl, Teofil wrócił do swojego towarzystwa, ale nie spuszczał Angeliki z oczu. Po około godzinie Teofilowi całkowicie skończyła się cierpliwość. Postanowił dać nauczkę osobliwej lasce, upokarzając ją na oczach jej znajomych. Za plecami Angeliki pojawiła się nagle Angelika z banalnym powitaniem. Widzę, jacy ludzie nie mają ochroniarza. Mam chronić twoje cudowne ciało przed roszczeniami innych? Angelika cofnęła się przed Teofilem zaskoczona, ale nie chciała psuć Adrianie cudownego wieczoru. Szybko wstała od stołu i poprowadziła Teofila w stronę baru. Czego sobie życzysz? Ty i ja już dawno postawiliśmy kropkę nad ej. Wracaj do tego, z kim spędzasz noce i zostaw mnie w spokoju. Ale nie było tak łatwo powstrzymać tego lewackiego drania. Nie zamierzał rezygnować z zamiaru ponownego przespania się z tak uroczą kobietą. Nie gniewaj się, Angeliko. Wypijmy lampkę czerwonego wina za to przypadkowe spotkanie i rozstańmy się jako przyjaciele. Nie chciałem cię rozgniewać. Pomyślałem tylko, że może masz jakieś wspomnienia z naszego krótkiego romansu. Kobieta przezornie postanowiła nie robić skandalu z przypadkowych okoliczności i posłusznie podążyła za mężczyzną. Przy ladzie Teofil zamówił dwa kieliszki drogiego wina z zagranicznej kolekcji. Popisał się tabliczką czekolady i orzechami posypanymi cukrem. Objął Angelikę w pasie. Kalkulacja mężczyzny była banalna. Teraz jego stara znajoma się upije, a ty staniesz się bardziej plastyczna. Mylił się jednak. Angelika wypiła kieliszek wina, nawet go nie smakując, i spojrzała odważnie w oczy byłego kochanka. Teraz jestem od ciebie wolna. Czy rytuał został spełniony? Teofil nie był przyzwyczajony do takiego zachowania dam. Nigdy nie spotkał się z odmową. Zaczął więc szeptać jej do ucha. Nasza sylwestrowa randka na tym się nie skończy. Nawet o tym nie myśl. Wynajmę prywatne biuro, a ty będziesz dla mnie delikatna. Znowu to samo. Angelika pomyślała z irytacją. Dlaczego, jeśli w pobliżu jest mężczyzna, wszystkie jego pragnienia zawsze sprowadzają się do jednego? Rozejrzała się bezradnie. W pobliżu nie było nikogo poza młodym mężczyzną spokojnie popijającym whisky przy ladzie. Ich oczy się spotkały i co przeczytał nieznajomy, ale dzielnie zsunął się z aksamitnego krzesła i podszedł do nich. Ta kobieta jest tu ze mną. Odszedłem od stolika tylko na chwilę, a ty, młodzieńcze, natychmiast wykorzystałeś moją nieobecność. Oczy Teofila rozszerzyły się ze zdziwienia. Co z ciebie za biznesmen? Skąd się tu wziąłeś? Angelika przypomniała sobie resztę jak ze strasznego snu. Mężczyzna, który przyszedł jej na ratunek, jak lekkie piórko podniósł Teofila z podłogi i uderzył go. Ale sukowaty mężczyzna nie uspokoił się. Zanim wycofał się z pola bitwy, chwycił swój nieuczciwie zdobyty kieliszek czerwonego wina i chlusnął jaskrawym płynem wprost na sukienkę Angeliki. Ogromna bordowa plama natychmiast rozprzestrzeniła się po jedwabiu. Kobieta zbladła, a jej niespodziewany rycerz chwycił ją za ramię i zaciągnął do łazienki. Po drodze mówił coś o szybkim wypraniu tkaniny, by nie pozostały na niej żadne ślady. Angelika martwiła się o coś innego. Jeszcze nigdy w życiu nikt się za nią nie wstawił. Nagle, pod wpływem impulsu, objęła mężczyznę za szyję, pociągnęła go za sobą do wyjścia z klubu, zatrzymując się tylko na chwilę przy szatni, by zabrać płaszcz. Jestem w samochodzie. Mamrotał po drodze oszołomiony wybawca. Jestem tu umówiony ze starym znajomym, ale się spóźnia. Ale Angelika go nie słuchała, jak we śnie ciągnęła go zimną, jesienną ulicą do samochodu, który właśnie podrzucił pasażerów. Nie dbała o przyzwoitość, o zniszczony strój, o zaskakująco posłusznego towarzysza, który szedł za nią. W jej głowie była tylko jedna myśl. Jak to dobrze, że lubię nosić drogą jedwabną bieliznę. Nie będzie wstydu. W swoim mieszkaniu, gdzie przyprowadziła przypadkowego rycerza z klubu, rzuciła się na mężczyznę jak tygrysica, jak drapieżnik, drapieżny kot. A on się nie bronił. Wszystko, co się między nimi wydarzyło, było jak w rajskim ogrodzie. Moje ciało śpiewało, moja dusza się radowała, moje myśli tańczyły. Jestem zmęczona byciem dobrze wychowaną i przyzwoitą. Nie znam nawet jego imienia. Chociaż mój przypadkowy kochanek jest oczywiście przystojny i niegłupi. Z jakiegoś powodu była pewna tego ostatniego, mimo że nie powiedzieli do siebie ani słowa. Rano zasnęli razem, nie przerywając uścisku. Angelika obudziła się sama. Poza pogniecionym łóżkiem, wciąż pachnącym oszałamiającymi męskimi perfumami poduszką, nic w jej mieszkaniu nie przypominało o poprzedniej nocy.
Zaparzyła kawę, wyciągnęła pudełko po butach, by kupić prezenty świąteczne DLA wszystkich w domu Arnoldów. Zaczynała myśleć o tych wszystkich ludziach jak o rodzinie. A ta noc, co mogła zrobić z tym, że dobiega końca? Cała świąteczna magia dobiega końca. A ojciec Gwiazdka zniknął, pozbywając się paskudnego Teofila. Szkoda, że nawet nie nakarmiła nieznajomego śniadaniem, ale lodówka była pusta. Nie było nawet kromki chleba, ale może zrobić pyszne naleśniki. Dobra, mąka, cukier, wanilia, mleko. W zamrażarce jest tuba zamrożonego masła. Ale marzenia daleko, musi wracać do swoich obowiązków. Angelika wróciła do swojego fantazyjnego stroju. Spakowała torbę i zadzwoniła do Bożimira. Kierowca Arnolda obiecał, że zawiezie ją na zakupy prezentów i wróci do dworu o umówionej godzinie. Angelika nagle pomyślała, że mężczyzna, z którym spędziła tę magiczną noc, jest również aniołem dobroci i ochrony. Przynajmniej DLA niej osobiście. Nastrój był dwojaki. Smutek z powodu rozłąki i czegoś niespełnionego. I radość, że takie fajerwerki wydarzyły się w jej raczej przyjemnym życiu. W domu Arnolda ona i Bożymir byli dokładnie o 8, jak w zegarku. Na progu Angelika zatrzymała Bernarda i Antoniego. Ogrodnik, zawstydzony, wręczył jej bukiet z szyszek i kokardę z błyszczącego deszczu. Na ganku pojawiła się Danuta, ubrana dziś, najwyraźniej na cześć Sylwestra, we wszystkie kolory tęczy. Kolorowy tusz do rzęs, eyeliner, cień do powiek, szminka. O dziwo, przy naturalnie ładnej aparycji pokojówki nawet jej to nie peszyło. Co ty robisz, Bernard? Rzucasz wokół siebie uwagę. Mówiłeś, że kochasz mnie po grób. Wyblakłeś. Czy przerzuciłeś się na naszego doktora? Zwykle skromny, cichy ogrodnik nagle zaczął się bronić. Nie miałem jeszcze okazji dać ci mojego prostego prezentu. Ale nie dotykaj Angeliki. Nie waż się mówić do niej w lekceważący sposób. Nie jesteś wart nawet paznokcia. Danuta spojrzała pogardliwie na Bernarda i powiedziała: zamknij się już, ty strachu na wróble. Nie na ciebie czekam. Gaweł niedługo powinien tu być. Ten człowiek nie jest taki jak ty. Ucz się od niego, jak wygląda i zachowuje się człowiek z dużej litery. Aby przerwać ten nieprzyjemny monolog, Angelika chwyciła Bernarda za ramię i wyprowadziła z sali. Nie słuchaj jej plugawych słów, Bernardzie. Człowiek, który potrafi tak kochać rośliny i zwierzęta, jakby był ich przedłużeniem na tej ziemi. Niektórzy z nas stają się aniołami dobroci DLA innych i ratują zagubione, nieszczęśliwe dusze. A ktoś staje się swego rodzaju pasterzem, przewodnikiem DLA, flory i fauny. Chroni ją przed ludzkim okrucieństwem, wykorzystuje DLA dobra ludzi. Nie psując jej, mądrze ją oszczędzając. Jesteś jednym z takich aniołów dobroci DLA, Matki Natury. Bądź dumny z tak wyjątkowego statusu, zasłużyłeś na niego. Angelika pocałowała zdezorientowanego Bernarda w policzek i weszła po schodach. W oddali usłyszała dźwięk silnika samochodu zbliżającego się do domu, ale już biegła do swojej podopiecznej. Niedługo wszyscy będą świętować Sylwestra, a Anna nie była gotowa. Ciocia Wiara miała pełne ręce roboty z nakrywaniem do stołu. W pięknie udekorowanej sali wszystko lśniło i błyszczało. Stół pękał w szwach od jedzenia i picia. Wszyscy domownicy byli odświętnie ubrani. Nawet Angelika zamieniła bezkształtny sweter na białą bluzkę z koronką i czarną spódnicę. Jedynie kok na głowie i śmieszne okulary na grzbiecie nosa pozostały na swoim miejscu. Arnold podszedł do stołu w miękkim swetrze i luźnych, jasnych spodniach. Na głowie i w fartuchu Wiara nosił małe złote kokardki. Danuta była w prowokującej sukience koloru fioletowego z niskim dekoltem i głębokim wycięciem na plecach. Tak podawała potrawy do stołu. Na jej krześle siedziała dość prosto Anna w sukience o delikatnym fioletowym kolorze. Angelika uczesała jej włosy. Wyglądała na odświeżoną. U jej stóp jak zwykle leżał wierny stróż Antoni. Bernard specjalnie umył go szamponem DLA psów na wakacje. Sierść szczeniaka była lśniąca, a miejscami nawet posrebrzana. Angelika zdążyła już rozdać wszystkim prezenty. Małe zabawki na choinkę przedstawiające aniołki w różnych strojach. Wszystkie, gdy się nimi lekko potrząsnęło, wydawały melodyjny dźwięk dzwoneczków. Zaczęliśmy jeść przy stole o 10 wieczorem. Trzeba było jeszcze pożegnać stary rok. Podziękować mu za wszystkie dobre rzeczy i poprosić, by zabrał ze sobą te złe.
Arnold wyszedł pośpieszyć syna i wkrótce byli już razem w przedpokoju. Angelika właśnie brała łyk soku pomarańczowego, gdy przed Anną i jej panem pojawił się mężczyzna, z którym spędziła dzisiejszy wieczór. Zdążyła nawet wyłapać końcówkę zdania. Przepraszam, ojcze, spóźniłem się, zaszły nieprzewidziane okoliczności, a potem musiałem przełożyć ważne spotkanie biznesowe, które wczoraj się nie odbyło. Angelika zakrztusiła się i zamrugała ze strachem oczami. I wtedy na oczach wszystkich stał się cud, inaczej tego nazwać nie można. Anna ożywiła się, wyciągnęła rękę do brata, po czym wykonała gest w kierunku podłogi i nieartykułowanie powiedziała: Antoni. Wszyscy oniemieli. Rzucili się, by objąć i przytulić dziewczynę. A Angelika w epicentrum ogólnego zamieszania po cichu wymknęła się od stołu. Niech krewni zostaną razem, bez niej nikt nie zauważy jej nieobecności. A ona musi otrząsnąć się z nagłego szoku po odkryciu. Mężczyzna jej marzeń, tajemniczy nocny gość i syn Arnolda byli jednym człowiekiem. Cała się trzęsła z zakłopotania. Przy stole szybko okazało się, że opiekunka Anny i jej lekarz, którzy wprowadzili do domu tak radosne wydarzenie, zniknęli. Gaweł został wysłany na jej poszukiwanie. Zapukał natarczywie do drzwi domu doktora, po czym lekko je uchylił. W pokoju nie było jednak nic poza szumem wody w wannie. Uznając, że kobieta mogła zachorować, mężczyzna z determinacją pchnął drzwi łazienki. Nad wanną, pochylona, Angelika wściekle pocierała jakąś szmatkę, wrzucając łzy do wody. Odwróciła się na dźwięk otwieranych drzwi. Nie nosiła już swoich brzydkich okularów. Włosy miała rozpuszczone na plecach, a Gaweł dostrzegł w niej coś bardzo znajomego. Potem przeniósł wzrok na wannę, gdzie leżała piękna, ciemnoniebieska, jedwabna suknia. Układanka ułożyła się w całość. – Ty? – krzyknął zaskoczony Gaweł. – Wróciłem z szampanem, prowiantem, bukietem kwiatów do twojego mieszkania, ale było puste. Prawie oszalałem z rozpaczy. Myślałam, że na zawsze straciłam swoją nocną wróżkę. Angelika śmiało wkroczyła w jego otwarte ramiona. Do diabła z przyzwoitością, z zasadami. Ten człowiek wywrócił wczoraj jej duszę do góry nogami. Ludzie na tej ziemi spotykają się i poznają w różny sposób. Z nim czuje się dobrze. Reszta nie ma znaczenia. Gaweł pierwszy wypuścił dziewczynę. Szybko coś na siebie zakłada. Zaraz będzie północ, zdążymy. Nie było czasu na zwyczajową maskaradę. Bluzka i spódnica Angeliki były całe mokre. W kilka sekund wciągnęła na siebie obcisłe dżinsy, biały sweter z grubej dzianiny. Nie zebrała włosów, tylko lekko przeczesała bujną czuprynę szczotką. Bąbelki szampana igrały w kieliszkach. Kulinarne kreacje cioci Saszy czekały na wszystkich na stole. Nawet Anna starała się pokazać pozory uśmiechu na twarzy. Arnold nie zadał synowi ani jednego pytania. Zerknął tylko na fakt, że młodzi usiedli przy stole obok siebie. Wiara pomyślała sobie, ale jeśli tak, to niedługo w naszym domu znów będzie słychać dziecięce głosy. Bernard uśmiechnął się radośnie, głaszcząc Antoniego po plecach. Danuta nerwowo przygryzała wargę i żuła kanapkę z czerwoną rybą. Ukradną mi Bernarda, jeśli będę łapać wrony. Teraz, żeby zostać w tym domu i mieć tu oparcie, musiałabym przystać na zaloty ogrodnika. Nie jest złym człowiekiem, jest miły, całkiem przystojny. Sylwester był prawdziwie bajkową i magiczną nocą. Taka, jaka powinna być. Każdy przy stole był szczęśliwy na swój sposób. Długo wyczekiwane ferie zimowe przeleciały w gąszczu rozrywek i odpoczynku. Jedynie Angelika niestrudzenie pracowała z Anną nad utrwaleniem swojego sukcesu. Pierwszego dnia pracy Arnold zdał sobie sprawę, że za bardzo rozluźnił się w weekend i postanowił wcześniej wrócić do domu. Cicho, stąpając po miękkim dywanie, podszedł do drzwi pokoju córki i był świadkiem nowych zwycięstw Anny. Antoni, tato, Gaweł, Wiara, Bernard, Angelika, Danuta, Angelika, powtórzyła posłusznie Anna. Arnold wyszedł za róg korytarza i rozpłakał się. Konsylium powołane przez nauczycielkę Angeliki po dniach 10 dało uspokajające podsumowanie. Choroba ustąpiła. Proces niszczenia komórek i tkanek uległ spowolnieniu. Okres remisji przekroczył już wszelkie granice znane nauce. Arnoldzie, mówiłem ci, że Angelika jest doskonałym specjalistą. W naszym przypadku oczekiwanie pełnego wyzdrowienia jest trochę naciągane, ale twoja córka wykazuje wyraźną poprawę stanu ogólnego.
zaczyna reagować na świat zewnętrzny. Słabo, niewiele, ale znów zaczyna mówić. Wiesz, myślałem, że jeśli pacjent żyje z aniołami dobroci, jak to określił mój uczeń, ma duże szanse na pozostanie na tej ziemi przez jakiś czas. Uczyń go Deelaniej tak szczęśliwym, jak tylko potrafisz. Jestem tego pewien. Minęło 6 miesięcy. Poranny lot do Pragi był opóźniony. Urocza młoda para wciąż patrzyła na elektroniczną tablicę i na siebie nawzajem. Gaweł, a gdybym wtedy nie poszedł do tego nieszczęsnego klubu nocnego? Widziałbyś we mnie potwora i nie zwróciłbyś na mnie uwagi. Zapytała przyszła mama z już dość widocznym brzuszkiem. Uspokój się, odpowiedział jej mężczyzna, poprawiając obrączkę na palcu. Zobaczyłbym cię przez wszystkie twoje przebrania. Twoja anielska dusza, twoja zdolność do czynienia dobra nie może być ukryta. Dałbym się nabrać na tak promienną magię. Żelazny, monotonny głos spikera ogłosił wejście na pokład ich samolotu. Para przytuliła się do siebie i powoli podeszła do miejsca wejścia na pokład. Zakończmy teraz wszystkie moje sprawy w Pradze. Zobaczysz to piękne miasto w tym samym czasie, a my pospieszymy do naszych krewnych, do domu. Anna dała mi to przed wyjazdem. Gaweł, Angelika. Anna i Antoni czekają. To zagadka. Nie możemy ich wszystkich zawieść. Bez nas krąg aniołów dobra będzie niepełny.